Cześć, witam Was ponownie. Piszecie, że dźwięk jest taki sobie, no to teraz spróbuję bezpośrednio od dźwięku z iPhone'a. Dajcie znać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Przyszedłem sobie na stoisko Qualcomma, jak widzicie, być może już poznaliście po kolorkach. Pokazać Wam parę telefonów, których u nas nie zobaczycie. Jakby wiadomka. Oppo Find X7 Ultra, czyli topowy telefon fotograficzny z dwoma teleobiektywami peryskopowym i tym takim mocniejszym jeszcze. Dopasiona rzecz, całkiem fajny design. Szkoda, że tego telefonu Oppo do nas nie chce wprowadzić, bo no, robiłby robotę. Oczywiście jest to flagowiec na topowym Snapdragonku. Rzucimy może okiem. Aha, interfejs po chińsku. Może się aparat raczej odpalić. No, odpalił się aparat. No, interfejs typowy dla Oppo. Przybliżenia, no, powiem Wam, że skubaniec daje radę, rzeczywiście, no, mógłby to być naprawdę fotograficzny przebój, tylko pytanie, ile by u nas kosztował, no, bo to wiecie, no, nie są to tanie rzeczy. No cóż, możemy się obejść smakiem. Ja tam żałuję, ja bym chętnie potestował taki telefon, nie powiem, żeby nie. I kolejna rzecz, która no na razie jest egzotyką, ale będzie u nas. Będzie u nas i to chyba już niebawem. Realme GT 5 Pro. Też peryskopowy obiektyw już w niższym segmencie cenowym. No też fajnie wykonane urządzonko. No i też oczywiście na tym topowym najmocniejszym snapie. Także też mamy do czynienia, jakby nie było, z flagowcem. No ale już z troszeczkę takiego segmentu, powiedzmy, tych tańszych flagowców. No, fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Spróbujmy przejść na drugą stronę. Albo nie będę przechodził, tylko Wam pokażę Aiko, czyli submarka Vivo. Zupełnie nieobecna w Polsce i nigdy u nas nie była, ale na przykład nader popularne te telefony są w Indiach. Tutaj również gości Snapdragon 8 trzeciej generacji, ale to już nie jest taki super flagowiec, to jest po prostu taki mocny średniak, ale też w całkiem fajnym stylu. Jak Was interesują specyfikacje, ja celowo ich nie cytuję, żeby czegoś nie pochrzanić, nie pokręcić. Specyfikacje znajdziecie oczywiście u nas na MGSM-ie. Kto chce, to sobie wchodzi www.mgsm.pl, klika i ogląda. No i ostatnia rzecz, pożegnalny smartfon Meizu. Meizu, chińska firma, która już niedawno ogłosiła, że kończy ze smartfonami. Więcej smartfonów nie będzie. Oni się teraz skupią na AI-u, na motoryzacji też w pewnym stopniu, no bo jednak należą do chińskiego koncernu motoryzacyjnego Geely. I to jest telefon, który no, miał być takim kolejnym flagowcem Meizu. Okazał się ostatnim krzykiem, ostatnim wołaniem o rozpacz tej firmy. No, odpuścili smartfony, widocznie im nie szło, ale Meizu już od dłuższego czasu miało, wiecie, problemy, jeżeli chodzi o rynek smartfonowy. Trochę Samsunga przypomina, prawda? Z przodu on miał robić wrażenie ekranem. No faktycznie, sympatycznie ten ekran wygląda, aczkolwiek na renderach ramki wydawały mi się jeszcze węższe, ale nie można powiedzieć, aby były szerokie, prawda? Co ważne, są dosyć równe, symetryczne, więc telefon jednak ma swój styl. Kurczę, no szkoda tego Meizu troszeczkę, też do Polski nie dotarło, chociaż tam ktoś kiedyś próbował Meizu u nas sprzedawać. Dalej widzimy już urządzenia, które znamy, Honor Magic 6 Pro na przykład. No mam jeszcze Rockfona 8, też już konstrukcja nam znana, już dawno zaprezentowana, także jeszcze jedna rzecz ciekawa, tylko muszę się tam dopchać, to jest Acer, tak? Acer też robi smartfony, z tym, że to już jest inna półeczka, bo to jest średniaczek Snapdragon 695 tutaj gości, ale fajnie wygląda. Fajnie wygląda, coś się nam światło tutaj zmienia. O, fajnie dioda wkomponowana w ramkę, ale to już jest, tak jak mówię, telefon z niższego segmentu, średnia półeczka, więc i te ramki wokół wyświetlacza inne. No ale to jest Acer, więc to też już nie jest urządzenie z tych topowych. Prosty, czysty interfejsik. Po specyfikacji oczywiście zajrzyjcie na MGSM-a. No i taki ogólny view jeszcze stoiska Qualcomma.
żebyście sobie popatrzyli, jak to tu wygląda. No bo oczywiście o procesorach Was nie będę zanudzał, bo myślę, że byście poszli spać. Jak jesteście ciekawi odnośnie procesorów, no to sobie poczytajcie na NBSM-ie. Pixel Watche są, to mamy po kolei, oczywiście wiadomo, stoisko Qualcomma, więc tutaj są prezentowani partnerzy wykorzystujący rozwiązania Qualcomm. Mamy oczywiście wszelkie maści gogle rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o stoisko Qualcomma. No fajnie było zobaczyć takie telefony, których normalnie u nas nigdzie by nie było okazji zobaczyć, bo część nie jest oferowana, niektórzy producenci w ogóle są nieobecni na naszym rynku, a niektórzy w ogóle już, jeżeli chodzi o segment smartfonów, będą nieobecni. Także no, ostatnie zmianie Meizu zobaczyliście. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam to pokazać. No i widzimy się w kolejnym urywku, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!